pewne. Natomiast ja osobiście uważam, że jest to pewna, no muszę to powiedzieć, rozgrywka między panem przewodniczącym a panem prezydentem, niekoniecznie służąca nam wszystkim. Chcę wyrazić wyraźnie naszą wolę, że jesteśmy przeciw temu, tej przerwie w obradach, ale oczywiście dostosujemy się do tego, co Rada ustali, co pan przewodniczący zgodnie, mam nadzieję, z prawem zarządzi. Dziękuję. Dziękuję, że zgodnie z prawem to jestem przekonany, bo taką informację dostałem od prawników. Jeżeli chodzi o większość, czy jakieś próby teraz, to co pan nas tutaj zarzucił, jakieś rozgrywki pomiędzy mną a panem prezydentem, to jakieś totalne nieporozumienie, bo zdecydowana większość na konwencie opowiedziała się za przerwą w obradach. Bierali się pod uwagę różne sprawy, które nastąpiły w ostatnich dniach, między innymi wczorajsze konferencje. Po konsultacji z prawnikami, jak i po konsultacji z panią prezydent, z panem sekretarzem, doszliśmy do wniosku, że są dwa terminy. Jeden to wtorek godzina 14, drugi to czwartek godzina 15. Po następnej konsultacji ustaliliśmy, że będzie to czwartek godzina 15. Niemniej jednak ja poproszę jeszcze panią prawnik, co by odniosła się do tego przedmiotu sprawy.